No, a pasek lakmusowy się robi tak, na przykład w pigułkę wysoce bierze się, ale czystą pigułką, nie nasączoną wysoce substancją. Czyli lepiej samą chusteczkę chiniczą, bigułkę, czy albo czystą kartkę wysoce do drukowania, ale już nie jest aż taka czuła z zostawaniem się związku i zaraz zaatakowania, ale też jest czuła wysoce, tak? Moczy się w azocie z węglem, bo azot z węglem daje jest to barwnik barwiący i wszystkie białka i wszystko, azot z węglem. Na różne kolory, a mu się przesuwa wysoce. A azot wysości, ale złączony tak azot musi być, bo azot łączy wysości od boku wysości, bo tak atomy tlen łączy od boków swoich, a jak jest kwadrat, to od boków swoich lewy, górny, prawy, dolny, a tak od płaszczyzny azot przyłącza. Azot od płaszczyzny i są wtedy przesunięcia według barwy. Azot z węglem. Jak pozyskać? Z piasku. Są kamyczki takie, te kolorowe, różowe i wszystko to są takie, tak spylić to. Ale to tak. I do użycia pod napięciem. Bo na przykład napięcie robi tak wysoce, że jak mam jakąś substancję, dwie substancje, to niższa idzie do mniejszego napięcia, a większa substancja większa substancja idzie do niższego napięcia, a mniejsza substancja idzie do wyższego napięcia. Tak ciśnienie reguluje napięcie, więc związki można rozdzielać. No i pasek lakmusowy moczy się raz przez 10 sekund, wyciąga suszy, drugi raz przez 10 sekund, i trzeci raz przez 10 sekund, i czwarty raz przez 10 sekund, i to wystarczy, jest, no, wystarczy, wystarczy. No i tak to właśnie chodzi z paskiem lakmusowym, i wychodzą później wszystkie różne kolory. No, to tak dla wysokości sanepidu. No to jest to jednak ta sama substancja wysokości. Jedno z wszystkich, jak to mierzyli, wysokości, a wcale nie wychodzi, bo do skrót dają inne barwniki po prostu, zabarwiacze i tak to wygląda. No. Nierzetelne to są badania. W miarę się mogą pokrywać wysokości, ale dużo jest nierzetelnych badań. No, w szczególności ma się testy zmieniane wysokości. Teraz macie taki test, teraz taki test wysokości. To też sami jesteście nie pochwytni siebie, a każdy test później coś innego świadczy wysokości o innym związku. I są jakieś krycia też wysokości, jakieś tam też jakieś nieudaczności, że zmieniają test wysokości, nierzetelność się pokazuje badań. No tak to wygląda. Samemu sobie i tyle. To jest wysokości, mój kabelek właśnie tak tam na dole obsuwałem. Rozdzielić pasmo wysokości, no i moczyć wysokości go właśnie w wodzie pod napięciem wysokości i wsypywać na przykład cukier. To jest, wynik będzie cukru. No, błyszko. I rozdzielić pasma wysokości cukier. Później na przykład sól wysokości do czystej, znowu wodę, sól, to sól. I później już nawet zmienianie cukier, wodę, cukier i sól, to wyskoczy ile cukru, ile wody, ile soli, to wszystko skoczy. Takie jedniczki sobie zrobić. Cała wysokości samego kawałka, wielkości prądowe to będzie znaczyło pod miernikiem normalnym, wielkości prądowe, czyli można zawarować pewnie programistycznie wysokości różności, no, ale tak wielkości, tylko na przykład wskaże 4, a sól wskaże 5 wysokości, a różniczki, różnice? W czasie przestrzegania kawałka też było, no to już trzeba się powalić, też nie chcę tam, już by coś się każdemu jak się przyda, to sobie się powali. No, łóżko. No i tutaj też by coś taki dodatek do treści, że ta dziewczyna, co by coś upuściła to dziecko, ona mogła upuścić to dziecko, jak tam była, że właśnie panicę je wyrzucić, bo głupia, tam podkopać, że jej nikt nie uwierzy, by coś była w stanie choroby wysokości i ją pewno zniżali emocjonalnie, że nic siebie nie znaczy w przeszłości i tak dalej. No, załamanie nerwowym była, bo ich tym miękkie dziecko szukała.
to wysokości badań z telewizji powiedzieli wyraźnie, wysokości badania wysokości w życiu, że wysokości były pociągnięte po rzeki, to przy upadku wysokości i przy jakimś zachwyśnięciu się powietrzem, to wychodzą wysokości i przy kaszlu, czy dechu nieumienia złapania, jak się uderzy w przeponę, to też wychodzą te pęcherzyki wysokości płucne. Bo pęcherzyki płucne to jest wysokości 7 wysokości pęcherzyków na sobie. I niżej, obok, dookoła wysokości są wysokości 6 pęcherzyków koło siebie, później są 5, 4, 3, 2, 1 i 1 wysokości. I to jest jeden taki, jeden wysokości, ten, jeden oddechowy wysokości, ten, paczka oddechowa wysokości, no. I taki bić oddechowy wysokości. No i tak to wygląda. Te wysokości później są swobodne, jeden taki widz już jest i on, no i tam jest naruszenie takiego bicia, jeszcze jednego może być, jest i on właśnie wychodzi później wysokości. No i tylko tyle tam słyszałem, że stwierdzili. No, być to wyszło? Wyprostowanie się też tego bicia wysokości mogło być widoczne i tyle. No, a wysokości co to wstrzyknęli, te tam wszyscy śnieg był wysokości. No, to mogli właśnie wstrzyknąć witaminę D. Witaminę D, co w płuckach wychodzi, w uszkach wychodzi, toksyny wychodzą w uszka, przez i wysokości ten, późniejszy ten, później wysokości co pod paszką wysokości, tu już mogą wyjść wysokości też toksyny z włosiem. No i w płuckach właśnie były efekty trzęsieniaka jest różności wysokości. No to tak to wygląda. W płuckach się dzielą wysokości właśnie na różne oddechowe takie też, że do góry się takie związki dzielają w płuckach, a na dole takie. I pęknięcia powinny być w płuckach. Od skrzywików na pęcherzyku wysokości w płuckach powinny być pęknięcia wysokości przy duszeniu, a nie mogłyby wyjść, wyniknąć. A nie przyjemność tego wyjścia. No tak to wygląda. Chyba, że na trupie wysokości po wysokości tego popielca wysokości to badali wysokości, który miał wodę w płucach, że uduszenie wysokości jest tego wyjścia w pojemniczyków taki. No. No i tyle. Że sekcje przeprowadzono. No. Bo ona mi się, no, całkowicie mogła być niewinną dziewczyną wysokości. No. Tak jak sekcje wskazywało na to. No. No ale jakkolwiek ktoś ją musiał zrobić, no ale zachwytnie, no też, no i bezduszności jakby nie było witaminy D, to po prostu padło na brzuszek i się sobie umarło. I ze stresu nawet może. No, błyskawiczka. Może nie to całkowicie, ale ten mój jest możliwość innego biegu zdarzeń.